i w końcu numer jeden. Avatar. The Last Airbender. Gdyby ta lista miała w jakiś sposób wyodrębnić moją ulubioną kreskówkę, to Avatar znalazł się na właściwym miejscu. Historia młodego awatara Aanga, którego zadaniem jest powstrzymanie ekspansji narodu ognia i przywrócenie harmonii między czterema żywiołami, to przykład kreskówki doskonałej pod wieloma względami. Barwne i logicznie zbudowane uniwersum, mocno inspirowane kulturą azjatycką, imponuje wielką dbałością o detale. Widać to dobrze przy okazji benderów, czyli ludzi umiejących władać żywiołami. Każdy żywioł ma inny charakter. Ogień jest szybki, agresywny, a wiatr płynny i swobodny, co odwzorowywane jest w ruchach wojowników. Jak już mówimy o nawiązaniach do kultur azjatyckich, to nieprzypadkowo ruchy benderów przypominają również prawdziwe style walki. Równie istotni i dopracowani są sami bohaterowie. Cieszy fakt, że historia nie toczy się jedną linią wokół protagonisty. Przez wszystkie sezony serii mamy okazję śledzić wątki różnych bohaterów. Poznajemy ich reakcje na różne zdarzenia, odkrywamy kolejne warstwy ich charakteru i motywacje, jakie nimi kierują, by ostatecznie móc obserwować, jak wielokrotnie dokonuje się w nich przemiana. Tu warto by się również pochylić nad kwestią przedstawiania dobra i zła w tej serii. Nic nie jest raczej jednolite. Zło nie jest ostateczne i bezwzględne, a dobro potrafi czasem ugiąć i załamać, by sięgnąć po nie do końca dobre środki. Wszystko ma raczej odcienie szarości, co czyni bohaterów i świat przedstawiony bardzo autentycznymi, dając nam jednocześnie szansę, byśmy mogli spojrzeć na sprawy z różnych perspektyw. There's no war in Ba Sing Se. Przy wcześniejszych tytułach zwracałem uwagę na emocje, jakie dana seria potrafi wyzwalać. Tu Avatar nie jest gorszy. Choć wydaje mi się, że pod tym względem jest zdecydowanie bardziej wyważony, to niektóre sceny potrafią naprawdę przyprawić o dreszczyk emocji i epickość. Bardzo pomaga tutaj wyraźne korzystanie z dorobku sztuki filmowej. Odpowiednie prowadzenie kamery i udźwiękowienie bardzo wspierają narrację, a co za tym idzie, emocjonalność. Fani tych ciężkich emocji i smutów nie muszą się czuć absolutnie pokrzywdzeni, bo co po niektóre sceny są po prostu, no... God damn it, to dotyka mego serca. Tak, w środku. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że w takie mocne sceny w innych kreskówkach mogły okazać się zwyczajnie przeciętne. Tutaj tak dobrze poznajemy danego bohatera i jego charakter, że... Pewne momenty stają się wyjątkowe, a co najważniejsze, mają znaczenie. Wszystko zależy od kontekstu. I autorzy Avatara rozumieją to naprawdę dobrze. Co może być lepszego? Chyba tylko sequel Avatara, czyli Legenda Korry, której udało się nie być cieniem oryginału, a dać nam zwyczajnie wszystkiego więcej. Ale może o tym już innym razem. No i to... tyle. Jeśli podobał Wam się ten filmik, to możecie zostawić komentarz, możecie dać łapkę w górę i w ogóle zasubskrybować kanał. W ogóle powiedzcie, jakie są Wasze ulubione kreskówki, bo może uda nam się zrobić jakąś jeszcze jedną listę, na przykład z Waszymi propozycjami. No i to by było na tyle. Trzymajcie się ciepło.